Cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalowi, do was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. A dzisiaj kolejny odcinek z nowego motywu. Przepraszam, że dopiero ten film jest w sobotę, a nie w czwartek. Niestety byłem u babci. No i nie miałem niestety jak tego po prostu nagrać, bo miałem jedynie telefon, a nie miałem niestety komputera bądź laptopa. No więc przepraszam, ale dopiero teraz, a właśnie wyszedł motyw, którym jest nowa rzecz z kolekcji Drip. Tak w ogóle będzie właśnie na tą rzecz, czyli na spodenki, będzie właśnie konkurs, ale on będzie omawiany na końcu filmu, więc oglądajcie naprawdę bardzo do końca, bo warto. Mała wygrać takie spodenki Drip, więc teraz przechodzimy do motywu, a teraz intro. Dobra, jest, więc jestem już na Movie Star Planet. Motyw się nazywa Aesthetic. Chodzi w tym o to, że to jest to jakby chyba styl, jeżeli się nie mylę, taki styl Aesthetic, w ogóle takie różowe chyba, tak coś takiego. Nie wiem, nie ogarnę, nie znam tego zbytnio stylu, ale wiem, że jest bardzo popularny u innych Movie Stars. No i tak po prostu jest fajnie i jest, są spodnie Drip, co jest po prostu dziwne. No spodnie są u chłopaków, a spodenki są u dziewczyn, coś takiego, tak jakby powiedzieć. Tak w ogóle są wszystkie zadania, się ich nie wykonywałem, ale nagram z tego odcinek i gdzie wszystkie odbierzemy i zobaczymy, co się kryje pod tym magicznym pudłem. Ja tam jeszcze nie wiem, nie chcę zajrzeć, potem sobie zajrzę. Więc idziemy sobie w odzież i będziemy robić komplet, ale jeszcze przed tym kupimy sobie oczywiście tło, bo tu jest bardzo ważne, takie różowe Aesthetic, jak tutaj mówię. No, ładne, bardzo ładne, mi się bardzo podoba, happy, tam jest napisane takie fajne. Może sobie zobaczymy rzeczy, czy są jakieś rzeczy Aesthetic. No są takie właśnie, tutaj takie fajne rzeczy, one mi się bardzo podobają, o te high subcio. O friend, bardzo fajne, takie aesthetikowe. Nie, no, nie wiem, jak mam to mówić, aesthetikowe? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak mam to nazywać. Czy to, ten motyw jest taki aesthetikowy? Czy jak ono właśnie? Więc niech się załadują wszystkie animacje i będziemy mogli działać. Dobra, więc prawie mi się załadowały wszystkie. Tutaj love my music, czyli kochamy swoją muzyczkę. Tutaj mamy, że taki komunikat jakby z Windowsa, że tutaj true love is forever, czyli prawdziwa miłość jest na zawsze. Czyli to mam pytanie, yes, no, a co tam? No nie wiem, dobra, tutaj sobie kupimy. Tutaj mamy takie coś, że napisam hi, taka emotika, znaczy taki, no wiecie, ta chmurka. Bardzo fajne w sumie, bardzo mi się podoba, więc sobie te kupię. Chyba będzie to najlepszy, mi się wydaje, motyw, ponieważ zawsze, gdy są dripy, to są naprawdę motywy zacne, bo poprzednio było fajne, teraz chyba też jest fajne. To jest subcio. To jest takie, przynajmniej powiem szczerze, tak se. I'm busy. O, to też jest bardzo fajne. No, tutaj będzie dużo rzeczy. O, I'm the neon, jestem neonowym światłem. Cudowne. Powiem szczerze, animacje są cudowne. Zobaczymy, jak będzie z ubraniami i pewnie będą pytania, czy kupię spodenki. Kupię spodenki, jak mówiłem, na początku będzie konkurs, ale to dopiero na końcu filmu, więc teraz tam widziałam troszeczkę, że są trzy strony, no więc będziemy robić komplet. W ogóle nie wiem, z jakich kolorów, no ale jakoś spróbujemy zrobić, to nie? Więc zrobimy. Nie wiem, tak naprawdę to jest najdziwniejszy komplet, nie ogarniam w ogóle stylu Aesthetic. Po pierwsze, więc proszę mnie tu nie hejtować, że nie umiesz, bo nie wiem jakie są kolory Aesthetic. No wiem, że tam różowe, ale no nie wiem, szczerze, więc jak dla mnie ten Aesthetic to nie jest motyw Aesthetic, chyba to nie jest komplet Aesthetic, tak mi się przynajmniej wydaje. Napisz, że to jest komplet Aesthetic, no mi się wydaje, że chyba nie, niestety, no trudno, więc kupimy teraz, starczy 41 tysięcy.
No, powiem szczerze, no okej, więc macie jakby co, a jakby ktoś tam chciał, może mi w prezentach wysyłać te spodnie, spodenki. Oczywiście bardzo podziękuję, teraz my poszłam na nowe, więc no chętnie bym chciał dostać kilka takich spodenek, więc jak ktoś by mógł, to może mi oczywiście wysłać. I chyba są chyba dwa rodzaje spodenek, jedno jest męskie, jedno jest na żeńskie, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, więc możecie mi oczywiście wysyłać. Nie musicie, ale jak ktoś może... Wiem, nie wyszło mi komplet. Dobra, więc idziemy teraz na Mikalówkę zrobić to samo. Ej, dobra ludzie, już jestem sobie na Mikalóweczce ukochanej, najlepszej, najdroższej itp. itp. Więc kupimy sobie tło aesthetic, kupię sobie tamte animacje i będziemy robić komplet. I się chyba dowiedziałem od innych ludzi, że chyba to nie był komplet aesthetic. No nie wiem, szczerze, jeszcze tak dokładnie nie wiem, więc wy musicie ocenić to w komentarzach, czy to był komplet aesthetic, bo no nie wiem, szczerze, tak naprawdę nie wiem, czy jest konto komplet aesthetic. Sobie kupię wszystkie animacje, no dobra, nie wszystkie, bo tak czy siak kupię sobie pakiet diamond, więc tam jak stracę se diamenty, teraz jeszcze to chyba nic nie stanie, więc no i... idziemy sobie teraz odziąć, zobaczymy ile stron, przyznam szczerze, że na męskiej zobaczyłem wchodzić jakie ubranie, a tutaj nie wchodziłem wcale, tutaj 100%, tutaj sprawdzamy co tu jest, no kurcze, tak są inne spodenki, ta dziewczyn, no i znowu nie będę wiedzieć jak ja mam kolor, znaczy, tu widzę, że są takie różowe, nie? Ale ja właśnie nie lubię właśnie robić, nie lubię kompletów robić, które mają pomieszane kolory. Ja lubię mieć jakby luki, które mają po dwa kolory, patrzcie, niebieski, biały. Czy wy kiedyś widzieliście u mnie komplety, które mają 3, 4, 5 kolorów? Chyba nie, ponieważ po prostu ja takich nie lubię, bo mi się one nie podobają. Ja wolę mieć dwukolorowe, bo są ładne. Bo ja tak po prostu jestem, ja tak po prostu lubię. Nie wiem czemu. Dobra, więc mamy 5 stron, no i będziemy robić po prostu też motyw, czy luka aesthetic. Ciekawe jak mi pójdzie. Tutaj jakby co dodam, iż po prostu nie kupię tych spodenek, bo no po prostu mnie prawie nie stać, a ja nie chcę być aż tak biedną osobką, więc sobie to dodam do listy, kto jest bogaczem, prestiżowym, może to mi kupić, z góry bardzo dziękuję, więc dobra, lecę robić luka. O, ciam cicia, dziękuję bardzo, specjalne pozdrowienie. Chyba mi nie wyszedł komplet aesthetic, po prostu ten motyw, no jest super, lecz ja nie ogarniam tego stylu, nie, znaczy wiem, że coś tam ten, ale ja po prostu nie umiem robić kompletów, więc sorry bardzo, wiem, że komplet jest cudowny, czy motyw jest cudowny, ale komplety moje są do bani, więc przepraszam was za to, że aż tak bardzo was zawiodłem, bo raczej to, o, w ogóle jest taki biały, nie wiedziałam o tym. No więc przepraszam, że was zawiodłem, ale naprawdę jeśli chodzi o ten motyw, to kompletów umieć nie robię, bo jakoś nie znam tego stylu. Więc tym smutnym trochę akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, no to mnie tak śmieszy, naprawdę. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Więc pa pa! A teraz będzie konkurs na spodenki. Więc tak, konkurs będzie na dwa spodenki drip, jedno będzie damskie, a jedno męskie. Zobaczy się od tego, kto zostanie wylosowany. Oczywiście strona będzie maszyna losująca i co trzeba zrobić, żeby wygrać właśnie takie spodenki drip. Jakby co, bo one będą w kolorze oryginalnym, nie będę zmieniać po prostu w takim kolorze oryginalnym, żeby nie było po prostu kłopotów i problemów. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Po pierwsze, załapkować ten film, czyli zlajkować. Po drugie, napisz komentarz ze swoją nazwą na Movistar Planet, żebym mógł się skontaktować z wami. A po trzecie, zostawić subskrypcję na kanale, bo to ważne, bo bez subskrypcji naprawdę maszyna nie losuje komentarzy bez subskrypcji, więc warto to zrobić.
no więc jak mówiłem, zależy kto wygra, może być tak, że dwie dziewczyny wygrają albo dwa chłopaki, no to będzie, bo niestety jest tak, że po prostu drip jest damski albo męski, więc no, więc do zobaczenia i pa pa.